Znany pan Tomasz Salski, Łódzki Klub Sportowy oraz Paweł Bliźniuk, który przez ostatnie lata w komitecie sterującym Zamienia Miasta nadzorował budowę stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego. Najpierw oddam głos panu Tomaszowi Salskiemu. Co czeka nas w piątek? Znaczy, korzystając z okazji, to chciałem tutaj publicznie serdecznie podziękować panu Pawłowi Bliźniukowi, bo co prawda nie mam dużego doświadczenia w pracach takiego gremium jak Komitet Sterujący, ale muszę powiedzieć, że te prace były owocne i wydaje mi się, że no dużo uwag wykonawca, do wielu uwag się zastosował i to, co, na co wskazywaliśmy i to, co mogliśmy, na co mogliśmy mieć wpływ w tej realizacji, zostało ujęte, co mnie osobiście cieszy jako przedstawiciela klubu, który będzie tutaj głównym użytkownikiem. Natomiast, szanowni państwo, tak jak mówiłem poprzednio, takie były nasze założenia, żeby ten dzień był świętem pokoleniowym. Przygotowujemy całą strefę fan zone, przede wszystkim z atrakcjami dla najmłodszych. Cieszę się, że włączyło się MPO z grami i zabawami dla dzieciaków, również Biblioteka Miejska przewidziała swój kącik oraz nasi starzy sponsorzy, partnerzy stali, że starzy też, starzy i stali. Firma Ergol, oczywiście boiska, firma Forbet, FIFA, piłkarzyki. Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie miała również swoją strefę. Firma Cocinus z pokazami czegoś dla pań, masażu, ale dłoni, bo pewnie nie będzie aż tak ciepło, żeby wyjść dalej z ofertą. I to już od godziny, oczywiście bogata oferta gastronomiczna. Zaczynamy od godziny 16 tą strefę i na tę godzinę zapraszamy sympatyków, kibiców. A później to, co już klub programu, czyli od godziny 18 ta część oficjalna z występami Margaret, z występami naszego łódzkiego znanego barytona, pana Zbigniewa Maciasa. Również zaprezentuje się grupa The Bottles i oczywiście to, co dla nas ważne, czyli chcemy, żeby na płycie boiska pojawili się młodzi sportowcy ŁKS-u, ale również zaprosimy tych sportowców, którzy mieli bez wątpienia duży wpływ na historię ŁKS-u. Mam tutaj na myśli reprezentantów Polski, mistrzów Polski z 98 roku i piłkarzy, i trenerów, i te osoby, które po prostu na historię, kształtowały historię tego klubu i chcemy, aby też przypomnieli się łódzkiej publiczności, szczególnie tej młodszej. To tyle z mojej strony, dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę zabranie głosu pana Pawła. Tak, dzień dobry państwu. Dzisiaj historyczna, bo ostatnia konferencja. Ja jako przewodniczący komitetu sterującego w imieniu całego zespołu chciałem podziękować przede wszystkim pani prezydent Hannie Zdanowskiej i radnym, którzy kilka lat temu dali zielone światło do tego, żeby tutaj przy Aleja Unii 2 powstała najpierw jedna trybuna, a później nastąpiła rozbudowa i dokończenie budowy nowoczesnego i takiego kompaktowego stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego. Chciałem też podziękować dzisiaj, korzystając z okazji, panu prezesowi Tomaszowi Salskiemu, który od wielu lat z pełnym zaangażowaniem, konsekwencją i ogromną cierpliwością odbudowuje sportowy Łódzki Klub Sportowy, piłkę nożną, która przeżywała kilka lat temu naprawdę ciężkie chwilę. Ale szanowni państwo, tak naprawdę ten stadion i taka jest też nasza wizja Łodzi, był współtworzony. Gdyby nie zaangażowanie państwa, kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, wszystkim, którym piłka nożna, ale szerzej łódzki sport leży na sercu, pewnie tego nowego obiektu by nie było. To państwo od wielu lat zabiegaliście o to, żeby stadion przy Alei Unii 2 powstał. To były różne akcje, wnioski, nawet protesty, rozmowy, dialog i mamy to. Mamy to, mamy stadion, który jest obiektem na miarę
I wieku, więc dzięki zaangażowaniu setek tysięcy kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, ludzi, którym sport łódzki leży na sercu, ten obiekt tutaj przy Lajowni 2 powstał. To były też lata ciężkiej pracy, koordynacji, współpracy różnych instytucji. Przebiegało to bardzo sprawnie. Tutaj też muszę podziękować Zarządowi Inwestycji Miejskich, MAKIS-owi i innym sektorom Urzędu Miasta Łodzi, które były zaangażowane w ten proces. I dzisiaj mogę powiedzieć jedno, Szanowni Państwo, drodzy łodzianie, meldujemy wykonanie zadania. Obiekt za dwa dni zostanie otwarty. Pierwszy mecz, wielkie święto, wydarzenie nie tylko sportowe, kulturowe. Tutaj przy Alei Unii 2 łączy się to, co było. Mamy stadion Władysława Króla, wspaniały patron tego miejsca, ale tak jak Pan Prezes powiedział, na murawę w piątek wybiegną adepci Akademii Piłkarskiej, bo Łódzki Klub Sportowy to nie tylko ta pierwsza drużyna, ale to są pokolenia, ci, którzy mieli okazję tutaj grać w piłkę, ale też uprawiać inne sporty, ci, którzy dzisiaj są na ustach Państwa, szczególnie dziennikarzy sportowych, bo oni nam dostarczają emocji i są inspiracją dla kolejnych pokoleń, ale najważniejsza jest też ta przyszłość, bo obiektów takich jak ten stadion nie buduje się na kilka lat, to są obiekty na pokolenia i przed nami nowy rozdział w historii Łódzkiego Klubu Sportowego, nowy rozdział w historii łódzkiego sportu i cieszę się bardzo, że to właśnie dla tych najmłodszych ten obiekt ma być miejscem, gdzie najpierw będą mogli znaleźć inspirację sportową, a później przerodzić tę inspirację w wybitne kariery sportowców, osób związanych szerzej z sportem. Także dzisiaj stawiamy kropkę, ale to nie jest koniec, to dopiero początek nowego rozdziału i w piątek zapraszamy wszystkich tutaj przy Alei Unii 2, nie tylko na wydarzenie sportowe, ale taką historyczną chwilę i z tego co wiem, z tego co obserwuję też na bieżąco i Państwo także, stadion praktycznie jest już wypełniony, więc liczymy na komplet w najbliższy piątek. Dziękuję. Chciałem się zapytać pana Czarskiego, jak z biletami, czy jest jeszcze szansa, żeby kupić, czy jak to jest z tymi myślami? Tak, sprawdzałem przed wejściem tutaj przyjście do Państwa, jest około 800 biletów jeszcze dostępnych. Jak wiecie, dzisiaj to będzie sprzedaż stacjonarna w godzinie 15, ale ja, biorąc pod uwagę pogodę, namawiam wszystkich do zakupu online, który wydaje mi się bardziej praktyczny. Jeśli pozwolicie, to dosłownie dzisiaj to jest informacja z ostatniej chwili, bo wszyscy wiemy, że to był taki ekstremalny czas te ostatnie tygodnie, związane również z decyzjami, czy ta data jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. I miło mi tutaj ogłosić, że partnerem tego meczu inauguracyjnego będzie Toyota Łódź Brzezińska. Doszliśmy do porozumienia i wiem, że dla kibiców, dla sympatyków ŁKS-u, którzy odwiedzą w piątek stadion, też przygotowali swoje atrakcje. To ja mam pytanie takie trochę logistyczne, czy nie wiem, kwestie parkingu, kwestie wejść tutaj, bo to w tym miejscu dawno nie było 18 tysięcy ludzi, a myślę, że to będzie jakieś wyzwanie. Kto bardziej jest odpowiedzialny? Nie, no na pewno organizator, czyli my, ale w pełnej współpracy ze spółką MAKIS. I nieprzypadkowo namawiam wszystkich, aby przyjechali, odwiedzili nas tutaj trochę wcześniej, nie na ostatnią chwilę, bo znam przyzwyczajenia przynajmniej części kibiców, że zostawiają wszystko na ostatnią chwilę, a no, przepustowość, kontrola, no, bez tego się nie obejdziemy, bo takie są wymogi imprezy masowej i musimy o tym pamiętać, dlatego naprawdę zapraszamy tutaj kibiców już wcześniej, aby o tej godzinie 18 wygodnie zasiąść w fotelach. Margaret będzie śpiewała na murawie? Tak. Takie są założenia, że będzie na murawie. Będzie na murawie na gołej murawie, czy jakaś tymczasowa scena? Jak to... Nie. Będzie spontanicznie, będzie na gołej murawie, dlatego że ten terminarz jest bardzo napięty i też staraliśmy się, żeby no, te wszystkie gwiazdy zmieścić, również to, co powiedziałem wcześniej, zaprezentować
i tą przyszłość ŁKS-u, ale też przypomnieć tych zawodników, dla których tutaj kibice przez wiele lat przychodzili. To wszystko niestety wymaga trochę czasu i nie było już miejsca na to, aby ustawiać sceny, wjeżdżać nimi, wyjeżdżać. To nas bardzo mocno ograniczało. Nie ukrywam, że liczymy na dobrą pogodę. Panie prezesie, trzeba będzie spędzić tutaj co najmniej 5 godzin. Jak będzie z gastronomią? Czy będzie można kupić coś, napić się czegoś? Jeszcze, panie redaktorze. Kanapki ze sobą trzeba. Słyszałem, że dzisiaj jest taka moda, że po 18 się już nie je, ale będziemy przygotowani i będą punkty food trucki przed stadionem, ale również udało nam się tutaj w porozumieniu i z Mirbudem, i z Makisem, i z Zimem. No, w trakcie jesteśmy przygotowywania kiosków gastronomicznych, aby wyjść tutaj do klienta, że tak powiem, do kibica i żeby tutaj ten element też zabezpieczyć. Panie prezesie, ile biletów trafiło do sprzedaży, ile procent stadionu i jak dużo jest kupionych tych karnetów, czy jak kolejne mecze? Coś się zmieniło, bo na co to przyznaję się bez bicia, że nie znam dokładnych liczb, mogę powiedzieć, że ze sprzedaży na dzień dzisiejszy wyłączony jest tylko i wyłącznie sektor H4, czyli sektor kibiców gości. On mieści o 900 z małym hakiem. Tak, no to 900 miejsc i to jest to, co jest wyłączone ze sprzedaży. Cała reszta jest wyłączona ze sprzedaży. Nie jest wyłączona, jest dopuszczana do sprzedaży. Oczywiście sektor VIP-owski, to miejsce, na którym się znajdujemy, pęka w szwach. A parking będzie płatny? Który parking? Tutaj przed halą. To jest parking Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Może bardzo. Pan redaktor najpierw zapytał, czy jeszcze może kupić bilet. To może pan redaktor jeszcze kupić bilet. Czy będzie coś do jedzenia? Będzie do jedzenia. Będzie nawet muzyka i dla każdego coś miłego. No i było pytanie jeszcze, ile parking? A niestety masaż jakby... A masaż dłoni tylko dla kobiet. Właśnie, tylko dla pań czy dla panów też. Nurtuje mnie tam. Nie, no bo my nasze palce też są obciążone. Proszę przyjść i sprawdzić to. Jeśli ekipa Starego Polesia chciała sobie masować dłonie, to nie ma problemu. Poważnie na chwilę, jaki to jest ważny moment dla klubu, no, otwarcie 4 stadionów, otwarcie powierzchni komercyjnej, to na to czekaliście w klubie bardzo długo. To znaczy, skupmy się na otwarciu stadionu, bo jeśli mówimy o tych dalszych elementach, to na pewno jeszcze trochę potrwa, natomiast no wydaje mi się, że stadionów i takich stadionów to nie otwiera się często i sądzę, że w tej pięknej historii ŁKS-u to będzie jedno z ważniejszych wydarzeń. Oprócz poprzedniego otwarcia stadionu, oprócz Mistrzostw Polski, myślę tylko tutaj łącznie o sekcji piłkarskiej. To będzie kompakt, który się zapisze na pewno w historii tego klubu. Jeżeli nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.